po lewej, po prawej stronie 40 na 40. Ta katownica została postawiona, nie daj Boże, jakiś mocniejszy wiatr, jakby to spadło, najgorzej właśnie przy postawieniu pierwszej, drugiej, trzeciej takiej kratownicy. I tak powoli, powoli, powoli Kościół wzrasta. Do tej modlitwy dołączam również górali nasz, którzy te mury budowali od godziny 6 rano, nieraz do godziny 20. Są też w moim sercu i więc tej modlitwie. Włóżmy na tym ołtarzu swoje też osobiste intencje, prosząc o błogosławieństwo w naszych rodzinach, w naszych domach, w tej parafii, w dekanacie, w powiecie i gminie. Przeprośmy więc Boga za nasze słabości, grzechy, abyśmy mogli tę najświętszą ofiarę jak najgodniej sprawować. Powiadam się Bogu Wszechmogący. Który z Tobą żyje i płyje w jedności Ducha
Czytanie z Księgi Syracydesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w niej rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o mnie i z całą starannością usiłowałem zachować prawdę. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto Słowo Boże. Przez poznanie Jego, zarówno mocy zmartwychwstania,
jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym już to zdobył, ale i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siłę ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
Serdeczny przyjacielu, jubilacie, jeżeli prowadzi ja. Drodzy bracia kapłani, na przede z księdzem proboszczem, gospodarzem tutejszym, ciekawe, służba liturgiczna, chylę czoło przed pocztami sztandarowymi. Panie Burmistrzu, na Pana ręce składam bardzo serdeczne i powitanie, i pozdrowienie dla społeczności Polic, dla tych, którzy pełnią służbę w życiu społecznym tutejszym, nikogo nie pomijając, zwłaszcza dostojnych, szlachetnych. Najmilsi w Panu bracia i siostry. Znalazłem się w niełatwej roli. Odpust parafialny. Święty Kazimierz. Ucałowałem jego relikwie, żeby wybaczył, że dzisiaj może nie będzie za bardzo wiele na jego temat, ale krótko na pewno. Ksiądz jubilat jako do przyjaciela upomniał mnie, żeby za bardzo nie mówić o nim. Będę mówił o kapłaństwie oczywiście, a kiedy przejdę do osoby jubilata, to proszę, żeby przymknął uszy albo zamknął oczy. Moi drodzy, czuję i zaszczyt, i zażenowanie, bo jak wspomniał ksiądz Jan na początku przy świętej, rozpoczynaliśmy wspólnie studia seminaryjne na pierwszym roku. I tak startowaliśmy razem do kapłaństwa, ale właśnie ta służba wojskowa stanęła na przeszkodzie. Jednak wiemy, jak wspaniały jest ksiądz Jan i swoje zdolności tak pięknie wykazał, że zaliczył rok eksternistycznie, także został wyświęcony rok po naszym roczniku. Na pewno nie potrzeba wiele podkreśleń, bo tutaj się parafianie doskonale wiedzą, kto to jest dzisiejszy jubilat, mówimy dzisiejszy. Bo dlatego, że cały rok ma do dyspozycji. Cały rok jest właśnie jego jubileuszem. Główne uroczystości, oczywiście tak jak zaznaczył, będą w dniu 8 czerwca, a dzisiaj piękny akcent naszego spotkania w kontekście jego powołania. Drodzy, bardzo sprytnie się urządziłem, bo wpadłem na taki pomysł, że będę się podpierał tekstami. I wtedy nikt nie ma pretensji, że mówię coś na wyrost. Może najpierw krótka notka biograficzna o świętym Kazimierzu. Syn Kazimierza Jagiellończyka. Lata jego życia 1458-1484, a więc w krótkim czasie przeżył czasu wiele, jak można by powiedzieć. Wybitne zdolności, silna wola, szlachetny charakter. Jako 20-letni sprawował urząd namiestnika Polski, pozostawiając po sobie pamięć roztropnego rządcy,
o dużym poczuciu sprawiedliwości. Niezwykle pobożny, gorliwy czciciel Matki Najświętszej. Nawet ułożył pieśń na cześć Matki Najświętszej. Był prawdziwym ojcem ubogich. Z jego mszy świętej na uroczystość świętego Kazimierza, bo dzisiaj jest formularz jubileuszowy, ale w formularzu o świętym Kazimierzu jest właśnie o nim pięknie wyakcentowane. Pałał miłością przy ofierze przyświętej. Modlitwa. Abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. I zakończenie. Abyśmy, naśladując świętego Kazimierza, z radosnym sercem biegli drogą Bożych przykazań. Proszę to łaskawie sobie uchwycić dzisiejszą uroczystość apostolską. A teraz pozwólcie, że będę mówił o kapłaństwie i ksiądz Jubilat się nieco zdziwi, ale właśnie. Był rok 1984. Tak się złożyło, że obydwaj pielgrzymowaliśmy do Rzymu po raz pierwszy. Jeszcze była żona z Kurtyna, jeszcze były różne takie czy owakie zwyczaje. Ale to był tak zwany rok odkupienia. I myśmy brali udział w pielgrzymce rodzin reprezentujące zgromadzenie naszej archidiecezji w dwóch autokarach. A miesiąc wcześniej byli zgromadzeni pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II kapłani. I pozwolę sobie wychwycić takie myśli, które właśnie płynęły z ust i serca Jana Pawła II, kierowane do kapłanów, nie tylko tych tam obecnych, ale w ogóle wszystkich, dlatego też i nas to dotyczy. I to będą chyba bardzo dobre i dokładne życzenia kierowane do księdza jubilata i do nas wszystkich kapłanów. Otóż papież zacytował strofę, którą odczytał Jezus w Nazarecie. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie wygłosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, aby pocieszać wszystkich zasmuconych. I w tym kontekście Jan Paweł II tak się zwrócił do kapłanów. Jesteście powołani i posłani, aby głosić dobrą nowinę, opatrywać rany ludzkich serc, zapowiadać wyzwolenie wśród wielorakich udręk, wśród zła, które na tyle sposobów więzi człowieka. Wreszcie wszystkich pocieszać nadzieją zbawienia. Jest to więc powołanie i posłannictwo, wielką i podstawową służbą względem każdego człowieka, kryje w sobie, drodzy bracia, to nasze powołanie. Cały czas cytuję papieża Jana Pawła II. Mamy dzień po dniu wprowadzać w to ludzkie bytowanie wymiar odkupienia i Eucharystii. Mamy umacniać świadomość Bożego.
Bożego synostwa przez łaskę? A jakaż jest tu ponadto wyższa dla człowieka perspektywa i doskonalsze przeznaczenie? Znak zapytania. Mamy wreszcie sprawować sakramentalną rzeczywistość pojednania z Bogiem oraz najświętszej komunii, czyli zjednoczenia, w której wypełnia się najgłębsze dążenie niezaspokojonego ludzkiego serca. Umiłowani bracia, otwierajmy coraz szerzej oczy, wzrok duszy, na to, co znaczy sprawować Eucharystię, ofiarę samego Chrystusa. Otwórzmy coraz szerzej oczy, wzrok duszy, na to, co znaczy odpuszczać grzechy i jednać z Bogiem nieskończenie świętym, z Bogiem prawdy i miłości, ludzkie sumienie. Otwórzmy coraz szerzej oczy, wzrok naszej duszy, dalej mówi Jan Paweł II, na to, co znaczy działać in persona Christi, w łacinie, a po polsku w osobie Chrystusa. Tą mocą, która zakorzenia się ostatecznie w stawczej glebie odkupienia. Wreszcie otwórzmy coraz szerzej oczy, wzrok duszy, na to, czym jest tajemnica Kościoła. Drodzy bracia kapłani, bądźcie ludźmi Kościoła. Nic to dać nic lepszy. Może jeszcze cierpliwie wysłuchajcie. To wszystko Jan Paweł II. To wszystko w roku odkupienia. 84. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. To właśnie od was w szczególny sposób zależy zachować jedność ducha. W epoce olbrzymich napięć, które wstrząsają ziemskim ciałem ludzkości, najważniejsza służba Kościoła rodzi się z jedności ducha, aby nie tylko sam nie doznał rozbicia od zewnątrz, ale ponadto jednał i jednoczył ludzi wśród spietrzających się przeciwieństw. Bracia i kapłani, dalej woła Jan Paweł II, została dana łaska według miary daru Chrystusowego, celem budowania ciała Chrystusowego. Bądźcie wierni tej łasce. Wielki jest dar, który otrzymaliśmy od Boga. Otrzymał go każdy z nas. Tutaj kojarzymy sobie, drodzy, tu dygresja, przepraszam, ale piękne dzieło jubileuszowe Jana Pawła II w jego 50-lecie kapłaństwa, dar i tajemnice. My kapłani się tym zachwycamy, my jubilaci zwłaszcza. No i właśnie, niech każdy strzeże wytrwale własnego daru w całym bogactwie jego wyrazów. Także wspaniałego daru celibatu. Co to dzisiaj się wyprawia? Nie będziemy tego tematu rozwijać, będzie pora na to. Jak nieraz słyszę, po co ten celibat? Może by było lepiej, gdyby nie było tego celibatu. A to papież woła, że trzeba właśnie do tego się przymierzać nieustannie. A tak a propos, w życiorysie świętego Kazimierza Kruszewicza właśnie jest, że on właśnie żył w celibacie. Mimo, że nie był kapłanem. Niech każdy strzeże więc daru celibatu dobrowolnie ofiarowanego Chrystusowi i przez Niego przyjętego dla naszego uświęcenia i dla budowania Kościoła. Drodzy, to są tak cenne
starałem się, żeby nie pominąć niczego i przekazać właśnie w takim wymiarze. A teraz, drogi jubilacie, zatkaj uszy, zamknij oczy. Sięgam do książki, którą zdeparowali współpracownicy księdza Jana. Trochę jest mi humoru, ale właśnie poczucie humoru jest też potrzebne. Między innymi właśnie zagadnęli współpracownicy księdza swojego proboszcza wówczas w katedrze. Jest przed księdzem odbudowania kościołów, czy bardziej duszpasterze? No bo ksiądz Jan słynie jako budowniczy, ale posłuchajcie, jak ładnie odpowiedział. On odpowiada, to są jego słowa. Jedno i drugie jest potrzebne. Sprawy duchowe są zawsze na pierwszym miejscu. Liczy się człowiek. Ten wybór pomiędzy tym, co tylko materiałów, co tylko intelektualne, a co duchowe, stoi przed nami zawsze. Popatrzcie na świętego proboszcza Jana Wianeya. I proszę, w nawiasie powiedział ksiądz Jan, zawsze był moim wzorem. Świętość. Coś pięknego. Został ogłoszony patronem kapłanów na całym świecie. Ksiądz Jan Wianeya. Przełożeni nie chcieli go dopuścić do święcej, a jednak stał się wzorem troski o człowieka, bóstwa i prawdziwego pasterza. Wiele się modlił. Bardzo ważne. Był autentyczny i prawdziwy, że nieraz nawet płakał na ambonie w trosce o parafian. To też było wyrazem jego właśnie zatroskania. Bardzo też słynął jako więzień konfesjonalny. No i teraz jeszcze ciekawe to, co tutaj ksiądz Jan nam też dedykuje. Przypomina mi się tutaj święty Paweł. Trudna i zaskakująca była jego droga. Pan Bóg nie ułatwił mu wędrówki. Chciał go uczynić nie mocniejszym, ale słabszym, żeby nie przypisywał sobie całej chwały. Dygresja. Kiedy święty Paweł się żalił, że ma takie, a takie trudności, usłyszał głos: wystarczy ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. Właśnie. Dalej księdza Jana cytuję. Był czas, kiedy wciąż borykałem się z brakiem materiałów. To były czasy komunistyczne. Dziś to jest nie do pomyślenia. Jeździłem, błagałem, zawsze było to upokarzające, wciąż wspierał brak pieniędzy. To były naprawdę biedne wioski. Nie było żadnego źródła dofinansowania. A jednak kościół w Ardyniu stanął dwupoziomowy. Sam pamiętam wtedy, bo pracowaliśmy w jednym dekanacie i pamiętam na moich oczach, ksiądz Jan w ciągu 2 lat wyprowadził kościół z fundamentów w górę. Jednak powstał. Miał podal chrzestna w Smoleniu, także choć początkowo ze względu na brak pozwoleń była tam zwyczajna kaplica, jednak też tam właśnie było działanie Boże. Cieszyłem się, bo widziałem, jak tym ludziom zależy. Oby zawsze tak zależało. Bardzo dobrze, że w Polsce zależy ludziom na kościołach i na trosce o kościoły. Zresztą ten kościół świadczy też o tym. Dalej mówi ksiądz Jan. Cieszyłem się, bo widziałem, że tym ludziom zależy i odbudowaliśmy na tyle, ile mogliśmy. A resztę oddawaliśmy Panu Bogu.
tutaj ksiądz Jan wymienia remonty, których dokonał, a na końcu wymienia właśnie kościół świętego Kazimierza Królewicza w Policach. No, chwała Panu. Też byłem świadkiem, jak tutaj powstawały te mury. Dlatego, że byłem proboszczem w Mastączynie, to było po sąsiedzku, wspomagaliśmy się tutaj z księdzem Janem, odwiedzałem. I pamiętam, jak mury stały gdzieś, nie wiem, 1,5–2 metry. Myślę sobie, Boże, kiedy on to skończy? Skończył. Chwała Panu. Księże Janie, już kończę, bo żeby nie na tyle szczytowi cierpliwości. Jeśli o tym mówimy, to uważam, ksiądz Jan, że ksiądz jest święcony po to, by innym przekazywać Ewangelię, ale sam, żeby siebie też nie zatracił. Oczywiście w tych różnych sprawach praktycznych. Wspomniałem, wielkie zaangażowanie w budownictwo jest zagrożeniem dla kapłaństwa. Czułem zawsze to niebezpieczeństwo i dziękuję Bogu, że nade mną czuwał. Ilekroć to odczuwałem, słyszałem gdzieś w sobie, człowieku, zajmij się sobą, swoją duszą, zadbaj o swój status kapłański. I dzięki tej, nazwałbym to kapłańskiej wrażliwości sumienia, przetrwamy do dnia dzisiejszego. Na pewno tak będzie do końca życia. Moi drodzy, dzisiaj słyszeliśmy piękne zaproszenie Chrystusa: trwajcie w miłości mojej. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Bo Bóg jest miłością. Coś pięknego. Drodzy, tak bardzo chcielibyśmy, my kapłani, żebyście rozsmakowali się w Bożej miłości. Ale w tej miłości, która płynie ze źródła, jakim jest Eucharystia, sakramenty święte. Bez kapłaństwa nie byłoby sakramentów. Dlatego dzisiaj na pewno budzi się w naszych sercach wdzięczność, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Życzmy sobie, ja to życzę jubilatowi, sobie, kapłanom, wam tutaj wszystkim bez wyjątku, żebyśmy żyli tą miłością, którą Chrystus nieustannie rozlewa w sercach naszych. A święty Paweł nam powie, jeśli miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który został nam dany, to nadzieja zawieść nie może. Coś pięknego. Bez nadziei zbawienia nasze życie byłoby tylko wegetacją. I dlatego też niech dzisiejsza uroczystość ku czci świętego Kazimierza, ku czci Matki Najświętszej, którą święty Kazimierz kochał i ją czcił i nas tego uczy. W dniu dzisiejszym, kiedy pochylamy czoło z wdzięcznością wobec Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dziękując za kapłaństwo, dziękując za sakramenty święte, za Eucharystię zwłaszcza, nie zmarnujmy tej łaski, jak to Jan Paweł II do tych kapłanów przemawiał. Strzeżcie tej łaski, rozwijajcie, żyjcie tą łaską, przekazujcie ludowi Bożemu z taką wielką gorliwością. Dlatego też, drodzy, niech dzisiejsza uroczystość bardzo nas uwrażliwi, byśmy trwali w miłości Chrystusa, a przez to jednoczyli się z Bogiem, między sobą i umacniali w nadziei zbawienia. Szczęść Boże.
wierzę w jednego Boga. Prosimy Cię, Boże, Pasterz Kościoła, aby przez posługę sakramentalną pomagali zatwardziałym grzesznikom. Doświadczać moc Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Za naród polski.
umacniał nas i prowadził do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich stawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi, świętym Kazimierzem, szczególnie niewiędący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupa pomocniczego Henryka, biskupów seniorów Jana, Mariana, Błażeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłych z rodziny księdza jubilata, zmarłych jego kolegów kursowych, zmarłych budowniczych tego kościoła oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Thank you.
wspominanych tych dzieł, które dzisiaj pokazały w Wardynu, w Smolensku.
samego Ragunia, gdzie ten kościół wymaga wielkiej troski, rozbudowy, plewani, sanki, bo wszystko było potrzebne na większą wolę Boga i ratowania dusz ludzkich. Wtedy miałem pierwszy rok, drugi rok kapłaństwa i patrzyłem na to działanie wtedy jeszcze bardzo młodego proboszcza, z jaką energią i zarazem budowa i budowa duchowych stref do młodzieży. To było imponujące. Pielgrzymki pierwsze, modlitwy, pomoc jeszcze w okolicznych parafiach. Jak święty Jan wiemy, też ja i też wspomniałeś. A potem tak się składało, że zostałem proboszczem Witnicy Głuchojnej, a ty byłeś blisko Siekierka. I znów było mi możliwości patrzenia na Twoje dzieła, na Twój rozmach pracy. Ja czasami patrzyłem na to, skąd ma te siły i takie pomysły. Ale też byłeś dla mnie inspirujący. Kiedy mi przychodziło zadania Kościoła podejmować sprawy budowy w Pyrzycach, wtedy patrzyłem na police, które tworzyły się z Twoich inicjatyw. Ani przez myśl nie przeszło, że wtedy przyjdzie mi po paru latach podjąć temat kontynuacji pracy. I kiedy wszedłem w police, takie Twoje ślady, Twoje buty, już byłeś wielkim proboszczem katedry, znaczącym, budującym, strzeliste wieże i cały szereg innych imponujących zadań, które były również inspirujące. A ja tu w policach kończyłem to, co jeszcze rozstrzegałem, że trzeba dokończyć. Czas niektóre rzeczy niszczy, więc trzeba było poprawiać. Ale nie poprawiać Ciebie, tylko żeby to dzieło przetrwało. Ale najbardziej zaskakującą sytuacją to była wielość wspólnot i ruchów. Niepowtarzalne gdziekolwiek w innych parafiach. Gdzie by się jaką dziedzinę życia młodzieży, dołego kościoła, neokatechumenatu, akcji katolickiej i całego splotu różnych wydarzeń, gdzie by nie można było spotkać, to na pewno w Polsce. Nawet przy ostatniej wizytacji, kiedy ksiądz arcybiskup się pyta, a ile jeszcze jest tych wspólnot, wymienia, to wszystko jest bezwzględnie z duszpasterstwa Twojego. Skąd siłę? Na pewno z Bożej mocy. Na pewno bym chciał jeszcze wiele innych pięknych zadań Twoich działania podkreślić, ale zapewne będą inni jeszcze chcieli też wyrazić osobiście, więc tak powoli będę finalizował, a życzę Ci, drogi jubilacie, prawacie, Janie, mój mentorze i poprzedniku, abyś był dla wielu jeszcze inspirującym działaniem, abyś był wzorem. Niech Pan Bóg zachowa Ciebie po jak najdłuższe lata w zdrowiu i w niegasnącym duchu apostolstwa. Dlatego też chcemy wraz z całą parafią, z całą wspólnotą wyśpiewać wraz z panem profesorem Miapińskim. Życzymy, życzymy.
święceń, niech Bóg da Ci łask wiele. Niech wzmacnia powołanie, osłania kiedy trzeba i prostą, pewną drogą prowadzi Cię do nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy. Dzieci po pierwsze, pierwsze, aby złożyć życzenia Panie Starosto Wojewódzkiego, Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Rady Gminy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję zarazem za piękną współpracę w tworzeniu tego dziękczynienia za 50 lat kapłaństwa księdza Jana i za zaznaczenie jego osoby. Poproszę Was teraz, pośród wszystkich innych, którzy będą chcieli spontanicznie dziękować i składać życzenia, abyście rozpoczęli właśnie te słowa wdzięczności jako reprezentanci społeczeństwa, których to wybrało Was, abyście byli zarządzający i prowadzący ten lud. Dlatego też bardzo proszę teraz o kontynuację, a potem będziemy prosili błogosławieństwo księdza Jana. Proszę bardzo. Czcigodny księdze prałacie Janie, czcigodny księdze kanoniku Waldemarze, proboszczu tej parafii i gospodarzu dzisiejszej uroczystości, czcigodni kapłani, poczty sztandarowe, szanowni zgromadzeni w dniu święta parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Kolicach i wszyscy tu zgromadzeni. Dzisiaj jest wspaniała uroczystość, można powiedzieć podwójna uroczystość, jest święto tej parafii, odpust parafialny, ale również jest wspaniały jubileusz naszego księdza Jana Prałata, który 50 lat posługi zaczyna swoje świętowanie tu w Kolicy. Ksiądz prałat Jan Kazieczko urodził się na ziemi lwowskiej, można powiedzieć w Małopolsce Wschodniej, ale później losy skierowały go tu na Pomorze Zachodnie. Służył Bogu i ojczyźnie w różnych parafiach, ale chyba najdłużej służyłeś księdze prałacie u nas w Kolicy. Tu gdzie się znajdujemy, to można powiedzieć, szanowni zgromadzeni, jest Twój dom, bo tu budowałeś i w tej chwili ten kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza świeci blaskiem i to jest zasługa księży, którzy tu byli po Tobie, jak i przed Tobą, ale zasługi Ty masz największe. Dziękuję również wszystkim tu zgromadzonym, którzy dzisiaj przyszliście na ten wspaniały jubileusz, aby wspólnie się modlić za księdza prałata Jana Kazieczkę i za tą parafię, jak i również za naszego proboszcza. Byłeś tu w parafii, kiedy nie było jeszcze powiatu, ale w tej chwili już jest powiat, jest już pan starosta, jest pan przewodniczący Rady Powiatu i pan przewodniczący Rady Miejskiej, którzy jako przedstawiciele tej małej ojczyzny również składają Ci wielką wdzięczność za to, co uczyniłeś dla nich i za tą oprawę cały czas duchową. Życzymy Ci dalszej posługi i dalszych wspaniałych lat. Mówiłeś, że nie wiadomo, czy dożyjesz tych 50 lat. Dożyjesz jeszcze więcej, księże prałacie. Życzymy Ci z całego serca. Niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi i wiele łask Bożych na każdy dzień Twojego życia. Bóg Ci zapłaci. Thank you.
eine besondere Grüße aus der katholischen Gemeinde St. Josef, Greifswald, auszusprechen. Möge Gott Ihnen eine Gnade zuteil werden lassen und die Jungfrau Maria und die heilige Familie Sie in Ihren Mantel kehren. Księże prowadzie, ci, którzy we łzach sieją, żonić będą radości. Szczęść Boże. Czcigodny jubilacie, księże prowadzie, Janie. Policki chór kościelny Maria Kanda cieszy się, że ksiądz swój jubileusz tutaj rozpoczyna. Taki piękny jubileusz. I w przededniu tej 50. rocznicy święceń kapłańskich, które ksiądz przyjął 6 czerwca 1969 roku w katedrze gorzowskiej z rąk biskupa Wilhelma Kutny, chór policki pragnie złożyć bardzo serdeczne życzenia, aby Bóg w Trójcy Jedynym obdarzał księdza potrzebnymi łaskami, a w tym wszystkim niech z nieustającą pomocą przyspieszy Matka Boża. Niech święty Kazimierz modli się za księdza. I jeszcze chór chce wyrazić swoją wdzięczność, szczerą wdzięczność za to, że podczas posługi kapłańskiej w tutejszej parafii w latach 91-99 ksiądz tak życzliwie wspierał działalność chóru. Dziękujemy za wszystkie gesty życzliwości, które ksiądz nam pokazywał również później, po 1999 roku, na przykład 15 maja 2008 roku, kiedy tak ksiądz przyjął honorowy obywatel, tytuł honorowego obywatela Polic. Również wtedy chór miał zaszczyt uświetnić tę uroczystość. Dziękujemy również za to, że mogliśmy być z księdzem 19 czerwca 2009 roku podczas 40. rocznicy święceń kapłańskich. A na zakończenie tych naszych życzeń chcieliśmy powiedzieć ostatnią strofę wiersza pod tytułem Zmęczenie autorstwa świętej pamięci Jerzego Leszczyńskiego, wieloletniego dyrygenta chóru i przyjaciela księdza. Nie myśl o swoim kresie. Żyj tak, jakbyś miał żyć długo. Zaczerpnij piersią powietrza w lesie. Dziel się zawsze miłości posługą. Szczęść Boże. Przypomnę, tak ludzie się gadnęli, że było nas
ponad 80. Życzymy księdzu na każdy nadchodzący dzień wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej cierpliwości i uśmiechu. A jeszcze pragnę dodać. Księże prałacie, jesteś u siebie. Jesteś w swoim kościele, w swojej parafii, wśród swoich ludzi. Zawsze byłeś nasz i będziesz. A te prace, które wykonywałeś, remonty i te wieże, to na te prace myśmy tylko księdza wypożyczyli. Szczęść Boże. Drogi jubilacie, księże Janie, 50 lat temu, księże prałacie, odpowiedziałeś na Boże wezwanie, na słowa pójdź za mną, odrzekłeś, jestem i chcę służyć Ci, Panie. Odtąd już zawsze przy Jego ołtarzu sprawujesz za nas najświętszą ofiarę. Na Twoje słowa chleb ciałem się staje. Służysz nauką, budujesz i umacniasz naszą wiarę. Dziś wdzięcznym sercem Tobie dziękujemy za lata służby na polickiej ziemi, za dobrą pracę dla naszej parafii i że dzisiaj jesteś tutaj z nami. W trudnych czasach ten Kościół budowałeś, biorąc na siebie trudne wyzwanie. Dzisiaj w tej świątyni za to Ci składamy z serca płynące podziękowanie. Niech Bóg obdarza Cię zdrowiem. Duch Święty umacnia i wspiera. A Maryja, Matka Najświętsza, płaszcze swej opieki posłania. Szczęść Boże, z dalej modlitwy żywy różaniec. Czcigodny księże prałacie, jako przedstawicielki oazy młodzieżowej jesteśmy zbyt młode, by pamiętać czasy, gdy był ksiądz pasterzem tej parafii. Możemy jednak powiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim gratulujemy. 50 lat życia w kapłaństwie wydaje się niezwykle ciekawym, ale i wymagającym zadaniem. Cieszymy się z księdza jubileuszu i życzymy kolejnych lat, w których księdza relacja z Chrystusem będzie się tylko pogłębiać. Ponadto chcemy podziękować przede wszystkim za tą piękną świątynię, w której się gromadzimy. Miejsce, gdzie możemy poznawać Boga. To ksiądz prałat zakładał w naszej parafii pierwsze
że i my możemy żyć według charyzmatu światło życia. Wciąż czerpiemy z efektów posługi księdza w naszej parafii. Dziękujemy za księdza trud i oddanie. Życzymy opieki Matki Najświętszej, wiele zdrowia. Dobrze, że ksiądz jest. Godny jubilacie, księże prałacie Janie, w imieniu Rady Społecznej przy arcybiskupie w metropolicie Szczecińsko-Kamieńskim pragnę przekazać swoje życzenia w imieniu własnym jako członka Rady, jak również księdza profesora Wiesława Dyka, który nie mógł być dzisiaj obecny. Dzisiaj w Kościele Świętego Kazimierza, w uroczystym dniu odpustu, kiedy dziękujemy za wszelkie łaski okazywane przez patrona, możemy również świętować 50-lecie Twojego kapłaństwa. To 50-lecie pięknie wpisuje się w stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Ty swoją pracą, posługą zostawiłeś trwały ślad, 50 lat kapłaństwa i wszystko, co czyniłeś dla wspólnot, z którymi miałeś możliwość pracować, jak również moja piękna karta działalności opozycyjnej wpisuje się w ten jubileusz. Przekazując życzenia od Rady, pragnę również podkreślić, że kiedyś, kiedy w wywiadzie prasowym powiedziałeś: Bóg obdarzył mnie umiejętnościami organizacji i zarządzania. To są te cechy, które tak doskonale wykorzystałeś dla chwały Bożej. Pozwól, że w tym uroczystym dniu, składając Ci podziękowanie w imieniu swoim własnym, jak również całej Rady, pragnę podkreślić, że tytuł honorowego obywatela Polis, który został Ci przyznany, to nie tylko formalność, to również podkreślenie sympatii i uznania, jakim cieszysz się u wszystkich mieszkańców Polic, co widać zawsze, gdy Ciebie spotykają, witają z uśmiechem i radością swojego kapłana. Drogi jubilacie, możemy powtarzać za Tobą. Bądź uwielbiony Boże za 50 lat kapłaństwa. Księże prałacie Janie, w imieniu Rady Społecznej jeszcze raz szczęść Boże. Wolontariusze parafialnego zespołu Caritas chcą być tam, gdzie są potrzebujący, ale i tam, gdzie jest święto, wesele, radość. Tak zacnym w tym okresie 50-lecia, w tym zacnym jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i radości, wszelkiej pomyślności na dalsze lata oraz opieki Bożej, nadziei, miłości i wszystkiego tego, co w dalszym życiu będzie Ci potrzebne. Szczęść Boże! Wspólną pielgrzymkę do Częstochowy na rowerze.
okazji 50. rocznicy kapłaństwa życzymy księdzu prałatowi, aby nie czuł się samotny, aby mógł liczyć na dobroć wiernych oraz kapłanów. Niech życie księdza upływa w zdrowiu i szczęściu, aby zadowoleni byli ludzie, którym ksiądz Jan Kazieczko służy. Niech Duch Święty umacnia księdza każdego dnia, abyś na nowo odkrywał radość i moc płynącą z sakramentu Eucharystii. Życzymy obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Matka Boża wstawia się za Tobą u Boga, otaczając Cię płaszczem swej opieki, życzy wspólnota Apostolstwo Dobrej Śmierci w całą parafię z Polic. Dziękujemy bardzo. Szanowny księży prołacze, są sprawy na tym świecie, których słowami się nie da wyrazić. Bo jak wyrazić 50 lat poświęcenia, wiary, siły i wytrwałości, aby tworzyć i budować. Tworzyć i budować dla dobra i na chwałę Królestwa Niebieskiego i dla dobra naszej gminy i Policzan. Dziękujemy Tobie, że jesteś. Chciałem tak skromnie po prostu przyjść i wręczyć Tobie kwiaty, jednak skromności się nie udało. Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Osobiście powiem tak, cieszę się, że mimo iż zaszczytnej funkcji, którą pełnisz, jesteś po prostu dobrym człowiekiem, masz pasję, funkcjonujesz, znajdujesz w tym życiu radość, cieszysz się. Jesteś wzorem, pokazujesz nam drogę i postawę, jaką należy dążyć, drogę posługi i drogę służenia. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, wytrwałości. Żyj 100-120 lat. Dziękuję.
przewielebny księże prałacie, wielce szanowny jubilacie. Pamiętam takie spotkanie na Królowej Korony Polskiej, kiedy ówczesny biskup ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej jednemu z naszych parafian zadał pytanie: czego mogę wam życzyć? I padła odpowiedź: takiego proboszcza, który wyciągnie budowę kościoła i policję. Niedługo się zjawił. Pamiętasz początki. Nie chciałeś być na starych policjach. Tu rozpoczęłeś pracę i zamieszkanie. Tu na miejscu. W jakże trudnych warunkach materialnych, ale i Police, a szczególnie osiedle, są miejscowością specyficzną. Przyjechaliśmy tutaj ze swoją życiową szansą z różnych stron Polski. To było zbiorowisko różnych ludzi, różnych osobowości, może mieszkańców, ale nie społeczności. I budowaliśmy, i ty budowałeś. Ten kościół materialny i ten kościół duchowy, patriotyczny, społeczny. Nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania tego, co jest w Policach, bez tej pracy i bez twojego serca, które zostawiłeś. Ty otworzyłeś nas na Kresy, na naszych rodaków, na ich patriotyzm. Ty zorganizowałeś pierwsze przyjazdy i wyjazdy tam, na terenie naszych ziem utraconych. To ty spojrzałeś na Policję i na naszą historię od innej strony. Policja ziemi jest dramatyczna. Kilkanaście tysięcy zamęczonych i zamordowanych więźniów i ani jednego grobu, ani jednego krzyża. Dużo tych więźniów to byli Polacy, katolicy. Pomyślałeś o tych sprawach. Pomyślałeś o krzyżu dla dzieci nienarodzonych. Jaki krzyk, jaka reakcja co niektórych, jakie groźby. A dzisiaj stojąc święto z wszystkich świętych, patrząc może z niczym, podziwiam Twój wtedy pomysł, Twoją decyzję. I mógłbym tak mówić i mówić. Ale przypominają mi się słowa Jego Ekscelencji biskupa Gałeckiego, który w tym kościele powiedział o jednym ze swoich kazań, które ministrant skwitował. Ale ksiądz biskup pięknie mówił. A dlaczego? Co? Dlaczego? Bo było krótko. Więc ja obiecuję, mógłbym mówić i mówić, ale na tym kończę, bo wierzę głęboko, że mieszkańcy pewne sprawy pamiętają, a szczególnie te sprawy zapamięta Pan Bóg i nasza ojczyzna, której też całe życie wiernie służysz. Oby jak najdłużej. Księże Janie, Police w dalszym ciągu trzymają kontakt duchowy z Tobą, a Ty wspieraj nas swoją modlitwą i życzliwością. Dziękuję. Księże Janie, stoimy w miłacie. Nam przyszło złożyć, stanąć tutaj w imieniu męka to pomylatu. I chcieliśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Padło tak wiele życzeń, że trudno mi coś nowego wymyśleć, ale myślę, że tak mi chodzi po głowie, że życzę Ci tego wszystkiego, czego byś sam, aby się spełniły wszystkie Twoje pragnienia, wszystkie Twoje dążenia, te niedokończone sprawy, aby wszystko szło po Twojej myśli, ale zgodnie z wolą Bożą. I też w okazji tego jubileuszu uświadomiłem sobie, że z tych 50 lat, niemal 30 lat jesteś z nami. I chciałem Ci z całego serca, w imieniu wszystkich nas, za to podziękować, za Twoją służbę wobec nas, za to, że nam, kiedy tylko mogłeś, byłeś z nami. Serdecznie Bóg zabrać. Szlachetny księże prałacie, kochany nasz Janie, drogi przyjacielu, bardzo wzruszający moment. Właściwie nie przygotowałem żadnego przemówienia, ale chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim za Twój szczery uśmiech, wspaniały uśmiech, którym rozjaśniasz nasze dni. Plurimos annos, plurimos.
dziękujemy Tobie za to, że tyle wspólnot, które były na początku istnienia tej parafii, znalazły się miejsce dla nas anonimowych alkoholików. To były początki. Jedno pomieszczenie, odcisk z buta, pseudonima Betona. Początki, które rozpoczynaliśmy, były bardzo trudne. Było nas zaledwie 10 osób. Z tej małej grupy powstały następne. Grupa Al-Anon, gdzie jest tutaj Maria z nami, która brała początek. Powstał ruch anonimowych narkomanów. I teraz powstaje jeszcze Al-Anon, czyli dzieci alkoholików. DDA. Są to grupy specyficzne, ale w potrzebie podania ręki i wielkiej pomocy. Byłeś również kuratorem niejednego kościoła. Przynieśliśmy Tobie replikę kościoła nie tego, ale z naszej archidiecezji. A wykonawcą tej repliki bezdomny alkoholik. Z całego serca życzymy na dalszą drogę kapłaństwa, aby Duch Święty zawsze oświetlał tą drogę, gdzie jest dla Ciebie nieznana. Wszystkiego dobrego z całego serca. Tydzień temu byliśmy razem z Henrykiem w Warszawie w studiu Telewizji Polskiej. Był przygotowany program. Mam nadzieję, jak będzie wiadomo, kiedy to będzie emitowane w telewizji. Trochę późno to podaję, nieraz i przed północą. Ale właśnie proboszcz Wam przekaże wiadomość. Warto to zobaczyć. Henryk też dawał takie świadectwo o jednym małżeństwie. W tej chwili oni mieszkają w Szczecinie. Historia niezwykła. Pijaństwo, molestowanie, więzienie dwa razy u Pawła. Piękne świadectwo naprawdę tego małżeństwa. Warto to zobaczyć. Program Ocalenie. Trwajcie i trwajmy dalej jako ocaleni. Szczęść Boże. Drogi księże prałacie, jakże ważnym dniu dla naszej wspólnoty wspomnienia świętego Kazimierza Królewicza, patrona Polski i naszej parafii, świętujemy również złoty jubileusz 50 lat Twojej posługi duszpasterskiej. W imieniu liturgicznej służby ołtarza chciałbym podziękować za to, że prowadziłeś budowę tej pięknej świątyni, dzięki której możemy się tutaj spotkać oraz jako liturgiczna służba ołtarza możemy służyć i wybić Jezusa Chrystusa. Pragniemy życzyć Bożej radości, aby towarzyszyła Ci ona w każdym dniu kapłańskiej posługi. Wiary, która daje sens, nadziei, która wszystko przetrzyma, siły, która pomoże do Twojej pracy, oraz determinacji w dążeniu do celu. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę. Niech Bóg obdarzy Cię swoim błogosławieństwem i wszelkimi łaskami. Króluj nam Chrystus.
bez odwzajemnie w życiu nie miałem nigdy. Mogłem zapłać. Dziękuję za tą cierpliwość, żebym nie zapomniał. Wychodzimy wyjściem głównym i tam będą pamiątki. Moja historia kapłaństwa od Kalisza Pomorskiego i katedrę i naszej całej piątki. Pięciu, dwóch już nie żyje. Jak mówiłem, Stasiu Sołtys i Tadziu Walczyk. Ksiądz Kazimierz Walkowiak w Szwajcarii. Ksiądz Kot, Gdynia Głodowska. I ja wywodzę się w ogóle z Podwowa, ale mieszkaliśmy w Gajcu pod Rzepinem, później w Rzepinie. To tylko taka rzucona informacja. Może tylko początek taki. Na pierwszy taki czyn parafialno-społeczny przyszło was, może niektórzy pamiętają, 120 osób. Pan burmistrz Maszek przyszedł z kosą, bo tutaj dookoła nie tylko chwasty, to krzywy rosły, a kościół teraz i ten plac wygląda tak wspaniale. To jest wasza zasługa. O tyle, że trzeba było jakoś tak ukierunkować. Taka jedna z migawek, nie było nawet toalety w tym wybudowanym surowym domu, była tylko jedna kaplicka i pomieszczenie na biuro parafialne. Ja tam zamieszkałem. Nie było to łatwe. I ktoś tu zakładał chyba domofon, jeszcze domofonu nie było. Godzina 11, przed 12 w nocy, ktoś puka do szyby. Otwieram, to komuna tak się łamała. Patrzę, dwóch milicjantów. No, o, dobry wieczór, dobry wieczór. Kim pan jest? Bo nie miałem sutanny na sobie już przed snem. No, jestem nowym proboszczem. Tak, naprawdę? No tak. Chyba nie będziecie mnie legitymowali. Powiedziałem swoje nazwisko. A dlaczego panowie tak się dziwią i stukają do szyb, a oni mówią, bo tu się nigdy nie świeciło. Byli zatroskani o nowego proboszcza. Chcę tylko jeszcze przypomnieć, że w 1969 roku powstały te zakłady chemiczne. Mam bryloczek, taki nawet srebrny, z moim nazwiskiem i z datą moich święceń i datą również zakładów 1969 rok. Przy tej okazji zakładom dziękuję. Był tutaj pan starosta z przewodniczącym, pan burmistrz przewodniczącym, tu pan Kazio Drzazga. Cieszę się, że jesteśmy razem blisko siebie. To jest zatroskanie nas wszystkich, bo gdybyście się nie zaangażowali, widziałem Radę Parafialną z taczkami, beton, gruz i tak dalej, tacy było bardzo, bardzo dużo. Za to wszystko jeszcze raz gorące, gorące podziękowanie. Nie będę wymieniał tyle życzeń. Ja tak mówię, poniekąd na to nie zasługuję, a jednak tak, żeście się pięknie odezwali. Naprawdę bardzo, bardzo gorąco dziękuję. I tak mnie pytają odnośnie mojej emerytury, bo za miesiąc już będę miał pełną taką datę kanoniczną, to znaczy już pod względem kościelnym, kanonicznym 75 lat, także już na pełnej będę w emeryturze. Nieraz pytają, jak się to na tej emeryturze? Coś potrzeba, ja mówię tak, brakuje czegoś. Trzech rzeczy. Czasu, pieniędzy i sklerozy. Państwowi, proboszczowi i przyjacielowi młodszemu, czy będzie miał swój jubileusz przypomni, też na pewno będę. Dziękuję księdzu Józefowi, mojemu przyjacielowi.
za jego kapłaństwo, ale i za tą homilię typowo kapłańską i o kapłaństwie. Tak trzeba się nieraz pochylić nad naszą Polską i odpowiedzieć, co by było z tą Polską, jaka by była, jak powiedział nasz niedawno zmarły pierwszy prezydent, premier, powiedział, czyja by była Polska, jaka by była, gdyby nie Kościół, gdyby nie kapłani w tym Kościele, siostry zakonu. Także wszyscy urszulanki, z którymi tyle lat pracowałem, naprawdę bez różniania, bez wymieniania, tylu was tu było przy tym ołtarzu, za te kwiaty, pamięć, życzliwość, uśmiech, gorące, gorące Bóg zapłać. Serca wam wszystkim teraz błogosławię.